Słuchasz właśnie podcastu Backend na Froncie, odcinek 13. Dzisiaj porozmawiamy o tym, dlaczego warto używać Reacta. Więc zaczynajmy. Cześć, z tej strony Kajetan Duszyński i witam Cię w podcaście Backend na Froncie. Po pierwsze, dziękuję, że tu jesteś. Podcast Backend na Froncie to miejsce, w którym spotykam się z ciekawymi postaciami związanymi z dotnetem i programowaniem po to, aby dostarczyć Ci trochę zabawy i masę wiedzy, ale przede wszystkim, żeby dać Ci szersze spojrzenie na możliwości, jakie daje platforma od Microsoftu. Moim dzisiejszym gościem jest Patryk Omiotek. Z Patrykiem znamy się już dosyć długo, bardzo dobrze się poznaliśmy przez ostatnie miesiące i wiem, że jest to osoba, która ma niesamowite doświadczenie w Reakcie i we frontend developmencie. Patryk jest nie tylko programistą, ale również trenerem programowania. Przez wiele lat pracował jako trener w jednej ze szkół programowania, natomiast od dłuższego czasu, od ponad roku, prowadzi własną szkołę Reacta, gdzie kształci młodych adeptów frontend developmentu i robi z nich pełnoprawnych React developerów. Z Patrykiem będziemy, myślę, rozmawiać na bardzo konkretne tematy na temat Reacta. I to będzie troszeczkę inny odcinek niż zwykle, będziemy troszeczkę odchodzić od tego środowiska Microsoftu, natomiast myślę, że jak zwykle możesz liczyć na to, że ja swoje 3 grosze z dotnetowego środowiska, z dotnetowego poletka wtrącę. Pamiętaj, że wszystkie notatki, linki i materiały związane z tym odcinkiem znajdziesz na stronie szkoła.neta.pl/bnf-13, BNF jak backend na froncie, a teraz przejdźmy do meritum. Cześć Patryk, jest mi niezwykle miło, że w końcu udało nam się spotkać. Znamy się już dobrych kilka miesięcy, ale jakoś tak zawsze się mijaliśmy. Obaj jesteśmy dosyć zapracowani ostatnio, natomiast cieszę się, że w końcu nam się udało, w końcu będziemy mogli porozmawiać na spokojnie. No i dzisiaj bardzo ciekawy temat o Twoim ulubionym frameworku, czyli Reakcie. Tak. Miło się spotkać. Faktycznie trochę czasu to zajęło. Także dzisiaj porozmawiamy nieco o Reakcie. Możemy pomówić o tym, czy jest biblioteką, czy już jest frameworkiem. Bo różne opinie na ten temat się teraz pojawiają. Także myślę, że dużo ciekawych tematów przed nami na pewno dzisiejszego wieczoru. Zdecydowanie, ale zacznijmy od takiego pytania rozgrzewki, które zadaję zawsze. Czy jest jakaś książka, którą ostatnio przeczytałeś, albo serial, który obejrzałeś, albo film, który mógłbyś polecić, niekoniecznie związany z programowaniem, niekoniecznie związany z tym, co na co dzień robimy? To akurat polecę książkę związaną z programowaniem, mianowicie ostatnio czytam Developer Hegemony, tutaj może coś będzie widać, polecił mi ją Andrzej Dyjak. I to jest bardzo fajna książka, która opowiada, głównym bohaterem oczywiście jest programista, powstała na doświadczeniach autora, ale pokazuje ciekawy obraz świata, jak właściwie ten software i postęp technologii wpływał na przeszłość, jak wpływa na naszą teraźniejszość i jak będzie wpływał na przyszłość, kim są programiści właściwie teraz. Czy są tylko czasami takimi trybikami w jakichś korporacjach, czy też od nich zależy dużo, dużo więcej, jak niektóre firmy po prostu będą w przyszłości funkcjonowały i pracowały. Więc to jest takie bardzo fajne podejście do pokazania, kim aktualnie, na czym aktualnie też polega praca programisty w dzisiejszych czasach, a jak będzie wyglądała w przyszłości. No i też pokazuje kilka różnych, powiedzmy, faili i dobrych przykładów, jak, powiedzmy, działać w tych strukturach IT, ale za dużo nie będę spoilował, na pewno polecam, bardzo, bardzo ciekawa pozycja.
Fajnie, to na pewno podlinkujemy, bo chętnie sam, chyba sam po to sięgnę, bo też już czasami sam się zastanawiam, co o tym myśleć, jak zaczyna się pojawiać jakiś tam GitHub Copilot, wchodzi coraz bardziej ta sztuczna inteligencja, gdzieś tam się mówi, są niektórzy, powiedzmy, którzy twierdzą, że programiści za jakiś czas w ogóle nie będą potrzebni, bo albo będzie no code, albo będzie sztuczna inteligencja, a to chyba też nie do końca tak, nie? Znaczy, to być może będzie na pewno coraz więcej rzeczy będzie automatyzowanych, bo my programiści lubimy masę rzeczy sobie automatyzować, ale często pojawiały się takie obawy, że jeżeli wejdzie sztuczna inteligencja, to zabierze pracę najpierw kasjerom, potem w innych zawodach, potem programistom, no ale ktoś musi pisać te algorytmy, tak? I to rozwijać, i to no, z nazwy i z założenia jest sztuczne, tak? Także zawsze będą w sumie programiści potrzebni do tego rozwoju, ale faktycznie widzimy ostatnio na przestrzeni kilku ostatnich lat takie podejście właśnie low code, no code, chociażby aplikacja Webflow, gdzie się masę rzeczy właściwie teraz wyklikuje i jest takie nastawienie, gdzie skupiamy się na produkcie, na celu finalnym jakimś, a następnie ewentualnie dopiero tą warstwę kodową oprogramowania można dostarczyć. Także to jest właśnie też ciekawe, że na naszych oczach wiele rzeczy się zmienia, tak jak pojawiały się chociażby smartfony z możliwością robienia zdjęć. Tak, to było kiedyś takie wow, potem internet mobilny. A no to też w samej branży IT co chwilę pojawiają się jakieś nowinki albo inne podejście do tworzenia produktów. Także warto obserwować, co się dzieje, bo naprawdę żyjemy w bardzo, bardzo ciekawych i dynamicznych czasach. Pewnie. Jak zacząłeś mówić o tych pierwszych smartfonach, to mi się przypomniało, jak jeszcze na studiach byłem i kupiłem sobie właśnie pierwszy telefon z dotykowym ekranem, i to był ten ekran taki opornościowy. Tak. I wbrew pozorom wtedy wszyscy mi go zazdrościli, bo na kolokwiach było mi łatwiej ściągać, bo mogłem przesuwać ekranem za pomocą jakiegoś długopisu, którym akurat pisałem, i było to mniej widoczne, niż jak ktoś palcem musiał, ale to już, no właśnie, to już, ale faktycznie to się w ogóle dużo zmienia tak naprawdę, bo tak jak mówisz, dużo rzeczy automatyzujemy. Już od wielu lat widać, że chociażby nawet tworzone są takie boilerplate'y do aplikacji, tak? Gdzie tak naprawdę tworzymy szkielet aplikacji i już powiedzmy tam 1500 linii kodu mamy napisanych, bo po prostu to jest standardowe coś, co zwykle się tworzy i nie ma sensu tego powtarzać. Ale to wcale nie znaczy, że my potem mamy mniej roboty do zrobienia. Także tu bym był spokojny. Ale od razu przejdę do kolejnego pytania, bo pewnie moglibyśmy o samej sztucznej inteligencji sobie porozmawiać z godzinę, ale nie po to się dokładnie tutaj spotkaliśmy. Natomiast też tak powiedziałeś, że widzimy, już trochę jesteśmy w branży, widzimy różne zmiany, które zachodzą, i prawdopodobnie ty też pamiętasz, na pewno pamiętasz te czasy, jeszcze pewnie jak byliśmy gdzieś w gimnazjum, w liceum, kiedy tak naprawdę o JavaScriptie się powoli zapominało. Powoli to było tak, że wszyscy myśleli, że ten JavaScript sobie spokojnie odejdzie w niepamięć, przestaniemy go używać i będzie coś innego, będzie coś, jakoś tak inaczej będą te strony wyglądały bez tego JavaScriptu, a tu nagle właśnie wystrzeliły te frameworki, wystrzeliły biblioteki. Dla mnie to było w ogóle, bo ja już wtedy bardziej w backendzie siedziałem, dla mnie to było mocne zaskoczenie, że nagle to gdzieś się pojawiło, nie wiadomo skąd, wszyscy zaczęli tego używać, codziennie się coś nowego pokazywało, też nie mam pojęcia dlaczego, więc dlaczego tak naprawdę w ogóle to się pojawiło, dlaczego warto korzystać z takiego Reacta, Angulara, z Vue i tego typu bibliotek czy frameworków, o tym też za chwilę, w przypadku właśnie budowy aplikacji internetowych. Okej, okay. To może ja miałem podobne nieco przemyślenia albo zwątpienia, co z tym JavaScriptem, gdzieś tam w okolicach liceum, powiedzmy studiów, bo wtedy już trochę tworzyłem jakieś proste stronki internetowe, no i wtedy ten JS służył często do wprowadzania jakichś
dynamicznych elementów na stronę, było pojęcie DHTML, czyli dynamiczny HTML. No i te dynamiczne elementy przeważnie służyły do tego, żeby gdzieś wrzucić jakiś śnieg na stronę, dodać dźwięk, muzyczkę, przesuwające się teksty i tak dalej. Zawsze tak dalej. Dokładnie to samo mówię. Ten śnieg to jest mój sztandarowy przykład. Tak, tak. No pojawił się ten okres świąteczny, to trzeba było na stronkę wrzucić śnieg albo jakieś tam biegające rzeczy za kursorem. No i właściwie w pewnym momencie to też była taka ściana, no bo JS, w tamtych czasach mocno jeszcze Netscape i Microsoft tam się bili ze sobą, żeby coś zrobić sensownego z tym językiem. No i tak na dobrą sprawę potem można powiedzieć, że był taki przestój nie do końca sensowna była argumentacja, jak to wykorzystać w jakichś aplikacjach, no bo też samo pojęcie aplikacji internetowych nie było wtedy takie dość znane, jak dzisiaj mamy. Chociażby wstawiało się gdzieś na stronę internetową jakieś aplety Java, które się często wykrzaczały, przeglądarka się przez to wywalała, albo trzeba było potrzebnych usprawnień. Natomiast duzi gracze, gdy już pojawiło się kilku takich hegemonów na rynku jak Google, Facebook, no oni widzieli, że muszą w jakiś sposób te swoje interfejsy budować nieco inaczej, że nie mogą za bardzo już operować na tym podejściu tradycyjnym, że mamy serwer z tyłu, strona wysyła żądanie na serwer, serwer pobiera dane z bazy, wszystko się przerenderowuje, no i jest z powrotem zwracane, tak? No z tego względu, że to generuje większy ruch sieciowy, że to bardziej obciąża bazę danych, wolniej to po prostu wszystko działa. No i zaczęły się pojawiać jakieś tam próby tworzenia dynamicznych bardziej interfejsów, gdzie ten JS postarano się wykorzystać do tego, żeby z kolei tym razem doświadczenie użytkownika, czyli user experience był nieco lepszy. I można było zrobić nieco więcej niż tylko jakieś ganiające renifery za kursorem i padający śnieg. Więc fajnym takim przykładem chociażby są mapy Google'a, które jeszcze w okolicach roku 2002 czy 2003 bodajże działały w taki sposób, że jak się wchodziło na mapy Google'a, to się miało jeden obrazek. I żeby sobie przesunąć w dzisiejszych czasach tą mapę do góry, lewo, prawo, w dół, no to klikamy i przeciągamy. Wtedy jeszcze ta technologia tak nie działała w dzisiejszych czasach i były strzałeczki lewo, prawo, góra, dół. Trzeba było kliknąć, więc serwer przerenderowywał to wszystko i tak dalej. No i korzystanie z tego no, było strasznie toporne, tak? Żeby załadować sobie gdzieś fragment jakiejś mapy, no to trzeba było się naklikać, poczekać. No więc nieco też ta technika AJAX zaczęła być coraz bardziej popularna, OVX, XML, HTTP Request zaczął być używany przez programistów, tam zaczęły się takie trochę nieudolne próby na początku w jakiś sposób tworzenia tych pierwszych API i pobierania danych z serwera, tylko tych, które są w danym momencie potrzebne. Natomiast to na pewno przyspieszyło. Próba właśnie wpłynięcia na te doświadczenie użytkownika wpłynęła w znaczącym stopniu na zapotrzebowanie na tego typu interfejsy. To się sprawdziło. No i później się okazało, że do budowania poważnych, dużych, skomplikowanych aplikacji sam ten Vanilla.js nie do końca jest taki super wygodny, że i tak jako programiści często budujemy ten swój CMS, tak? bo musimy mieć swój CMS. Tak niektórzy gracze duzi zaczęli po prostu tworzyć swoje rozwiązania, dzięki którym szybciej można by było aplikacje internetowe wytwarzać. Więc w przypadku Google to był Angular w wersji pierwszej, a w przypadku Facebooka to jest React właśnie. Okej, okay, a to dlaczego... Skąd twoje zainteresowanie Reactem? Dlaczego React, a nie Angular? Dlaczego właśnie React, a nie Vue? Ja ogólnie zaczynałem swoją, żeby to tak powiem, karierę programistyczną jako backendowiec. Przez wiele lat pracowałem na backendzie w PHP.
I powoli zaczęły się pojawiać te różne rozwiązania typu Angular, Bower, Grunt. O Reakcie jeszcze się wtedy nie słyszało, więc ja zaczynałem akurat od Angular, od tej wersji pierwszej. I jeden projekt, w tym nawet duży, popełniliśmy, z którego do tej pory korzysta kilka milionów osób. Natomiast to były też takie czasy trochę eksperymentalne. Angular 1 w ogóle, znaczy nie tyle co został zaorany, ale dużo koncepcji zostało zmienionych w dwójce. I mieliśmy akurat projekt w firmie, znaczy nie projekt, sorry, to taki czas przed projektem, tak zwana ławka. Dla osób, które jeszcze nie są powiedzmy w IT, to jest taki okres pomiędzy projektami, że jest czas, gdzie możesz nauczyć się nowych rzeczy. Czyli nie masz projektu, ale możesz jakiś swój projekt indywidualny rozwijać. I my z chłopakami stwierdziliśmy, że no spróbujemy może Reacta, bo wtedy coraz bardziej był popularny. To była jakaś tam wersja 14 chyba, czy 13. Jakaś taka prehistoryczna, porównując do dzisiejszych czasów. No i wzięliśmy go na tapet i tak patrzymy. Narzędzie, które robi się popularne, to na pewno jest super. I moje pierwsze wrażenia z pracy z Reactem były, szczerze mówiąc, fatalne. Stwierdziliśmy, że kto w ogóle wpadł na coś takiego, żeby mieszać na nowo, jak chwilę temu pracowałem w Angularze, żeby w Reactie mamy znowu JavaScript, HTML, CSS namieszane w jednym. Tak? Strasznie nam się to nie spodobało na początku, ale stwierdziliśmy, ok, ci panowie z Facebooka, deweloperzy z Facebooka, to no podobno łebscy goście, może coś się za tym głębszego kryło, tylko my byliśmy wtedy nie znaliśmy tego, tak? Nie wiedzieliśmy, że to jeszcze jest dobre. No i po jakimś tam czasie okazało się, że ten JSX Reactowy to wcale nie jest taki zły pomysł, a że ta idea komponentów całkiem sensownie w sumie się sprawdza w projektach. Gdy już się przekonałem do tego, to mi się bardzo w Reakcie w porównaniu do innych rozwiązań spodobało to, że tam jest to pełna elastyczność, bo sam React w sobie jest tylko biblioteką do wygenerowania interfejsu, natomiast żeby zarządzać stanem, czy stylować, czy w jakiś sposób korzystać z jakichś gotowych bibliotek komponentów, to i tak trzeba coś sobie doinstalować i jest super po prostu fajna elastyczność. Ja lubię tak z różnych klocków puzli sobie połączyć różne rzeczy. No, w Angularze, Angular ma swoje plusy i minusy, bo jest frameworkiem, gdzie musimy według konkretnych zasad sobie działać. A z Vue nie korzystam, a z tego względu, że jest to dla mnie coś pomiędzy Angularem a Reactem. I mam te swoje sprawdzone zabawki, taki toolkit, jakoś nie czuję potrzeby przychodzenia na Vue. Jakoś po prostu nie poczułem chemii, czytając dokumentację do tego narzędzia. Okej, czyli chcesz powiedzieć, że taką standardową różnicą pomiędzy Angularem a Reactem jest to, że Angular jest po prostu frameworkiem, a React jest po prostu biblioteką? Żeby to tak uprościć, najprostsza odpowiedź to bym powiedział tak, to jest główna różnica, chociaż z tym, że React jest frameworkiem, czy jest biblioteką, to jest też ciekawa historia, bo kilka lat temu na rozmowie rekrutacyjnej, jeżeli ktoś by powiedział, że React jest frameworkiem, to by wyleciał za drzwi od razu. Natomiast na nieco więcej on teraz faktycznie pozwala i się go widzi jako i tak taki element ekosystemu, gdzie się buduje te aplikacje internetowe. Więc tutaj też ta odpowiedź, że jest frameworkiem, powiedzmy, przejdzie. Natomiast inaczej się pisze w Reactie, inaczej się pisze w Angularze, bo w Angularze mamy te narzucone normy, standardy, tak jak każdy framework nam to udostępnia. No piszemy w TypeScriptie i po prostu próg wejścia do Angulara jest wyższy niż do Reacta. Trzeba poświęcić więcej czasu, więcej poczytać tej dokumentacji, więcej popróbować, potestować. Dopiero potem się zaczynamy odnajdywać. Ale na przykład osoby ze świata backendu, myślę, że szybko w Angularze mogą się odnaleźć, zwłaszcza jeżeli pracowały właśnie w jakichś językach typowanych, no to tam myślę, że łatwo, szybko wejdą.
Natomiast osoby, które nie do końca w backendzie pracowały i które wywodzą się bardziej z frontend developmentu, czy tworzyli wcześniej strony, aplikacje internetowe, to łatwo wskoczą na pewno do Reacta. Tam próg wejścia jest niższy, jeżeli zdecydujemy się na tą wersję taką podstawową, w czystym JS-ie, no to tam bardzo szybko można pisać aplikacje internetowe. Oczywiście do jakiegoś tam momentu. Na zasadzie, że nagle potrzebujemy jakiegoś stanu, czy sensownie łączyć się z API, czy nasza apka zaczyna się rozrastać. Natomiast tam widać taki duży boost, jak wchodzimy. Wchodzimy w React, nagle, o wow, trzy komponenty wyświetliłem, działa, tak? Mniej czasu musimy na to poświęcić. No ale w sumie mam podobne doświadczenia, bo ja pomimo, że jestem zatwardziałym backendowcem, to i próbowałem i Angulara pierwszego i drugiego i Reacta, no i faktycznie jak tak zaczynałem cokolwiek pisać w Reakcie dopiero, to tak pomyślałem sobie, wow, jakie to jest proste, jakie to jest logiczne, jakie to jest przyjemne. Teraz już mnie w ogóle nie ciągnie ani do jednego, ani do drugiego, bo w dotnecie się jeszcze Blazor pojawił, nasz własny framework frontendowy, który absolutnie nie zamiecie żadnego JS-owego, ani TS-owego frameworku, ani biblioteki. Natomiast właśnie dla stacku dotnetowego to będzie wybawienie, bo będziemy mogli sobie w tym naszym środowisku wszystko zrobić. Natomiast myślę, że Blazor właśnie może być delikatnie podobny do Reacta, bo jak dobrze kojarzę, to właśnie React. Jakie są podstawowe założenia Reacta? Bo z jednej strony gdzieś tam mi się obiło, że React to też nie jest przypadkowa nazwa, tylko mówi się troszkę o programowaniu reaktywnym, a z drugiej strony mówi się właśnie o tym, że gdzieś tam się steruje tymi komponentami. Możesz trochę o tym powiedzieć? Tak, no to dla mnie takie główne założenia, na których React się opiera, no to przede wszystkim mamy Virtual DOM, czyli to jest taka reprezentacja w pamięci przeglądarki tego drzewa DOM, które faktycznie nam renderuje elementy. I React działa w taki sposób, że coś nam się zmieni w danym miejscu aplikacji, to wówczas zmienia nam się ten Virtual DOM. Szybko następują kalkulacje, tam są specjalne algorytmy właśnie wymyślone przez ludzi z Facebooka i dopiero wówczas ten prawdziwy dom, natomiast nie cały, tylko wycinek tego prawdziwego domu nam się zmienia. Żeby to tak uproszczając, w Reakcie, dajmy na to, klikam w jakiś przycisk na zasadzie zmień awatarek użytkownika, który znajduje się w prawym górnym rogu. Wówczas przeglądarki działają w taki sposób, że one po prostu malują. Jest moment przerenderowania i nie przerenderowuje się wtedy cały ten dokument, tylko po prostu fragment, dynamicznie i bardzo szybko. Poza tym są też cykle życia komponentów, niezwykle ważne i istotne. I tutaj taka ciekawostka, o ile kiedyś React bardziej, w nim się pisało w sposób klasowy, standardowo, to te cykle życia były bardzo takie, bardziej czytelne dla osób wchodzących i początkujących. Chodzi mi o takie cykle życia, że jak wchodzimy na stronę, najpierw komponent się montuje, potem on może się przemalować, jeżeli dostanie nowe argumenty, czyli tak zwane propsy, albo zmieni się jego wewnętrzny stan, jeżeli to jest chociażby formularz, albo nie potrzebujemy już tego komponentu i on jest odmontowywany. Gdy hooki się pojawiły, to one opuściły dużo rzeczy. Natomiast tak wprost nie widać tego, co faktycznie się dzieje pod spodem. No więc pewnie tutaj taki trade-off musiał być podjęty, że okej, upraszczamy życie deweloperom, ale tak wprost trzeba się czasami właśnie doczytać, jak to faktycznie działa pod spodem. No i dla mnie takim trzecim fundamentem jest też obsługa eventów, czyli synthetic events w Reakcie, ponieważ wszystkie eventy, takie powiedzmy na kliknięcie, na ruch myszki, na wprowadzenie pola do formularza, są przykrywane specjalnym obiektem synthetic event. On służy do tego, że mamy jeden spójny interfejs pod każdą przeglądarkę, Operę, Safari, Chroma, Firefoxa i działamy na tym. Z tego względu, że no, przeglądarki mają swoje różne obsługi eventów, trochę to różni, są te różnice w przeglądarce, więc React po prostu też unifikuje to, aby
my, żebyśmy mogli się skupić po prostu na pisaniu aplikacji, a nie na tym, że dajmy na to w Safari coś nie zadziała. Co się oczywiście może zdarzyć, ale to już takie sytuacje marginalne bardziej. Okej, okay, nie wiem, czy się nie skupiłem, ale chyba nie powiedziałeś o Internet Explorerze. Internet Explorer, wiesz co, ja akurat dawno miałem taką potrzebę testowania apek na Internet Explorerze, no coś tam w Edge'u sprawdzaliśmy i też działa. Jako tako, ale no, działa. Jako tako, nie jest tak źle, powiem. Dobra, ale wspomniałeś właśnie o testach. Czy frontend się testuje w ogóle? Czy frontend się testuje? Czy we frontendzie mamy testy jednostkowe, aha, integracyjne, end-to-end bardzo, i to wszystko? Bardzo ciekawe pytanie, szczerze mówiąc, bo na szczęście dożyliśmy takich czasów, że we frontendzie można sensownie pisać testy różnego rodzaju. Mówię z tego względu, że tak jak JavaScript się, powiedzmy, kreował, taka wersja dojrzała i tak samo aplikacje te frontendowe powstawały, one też dojrzewały i tak samo dojrzewało nieco podejście do pisania testów i tego, jak powinniśmy te testy pisać. No tutaj dużo, dużo zmian się pojawiło. Jeżeli chodzi o testy, o unit testy i ogólnie same testy, no to kiedyś wszyscy byli backendowcami, tak? Nie było JavaScriptu. Potem niektórzy zaczęli dotykać tego JS-a, dzisiaj są ludzie, którzy tylko w JS-ie pracują. Natomiast pierwsze takie podejście do pisania testów oczywiście było nieco przeniesione z backendu. No i powiedzmy, zaczynaliśmy od unit testów, czyli tych mniejszych. Próbowaliśmy na jak najniższym poziomie pokryć nasz kod. No i właśnie tutaj pewne dylematy zaczęły się pojawiać, no bo co my powinniśmy chociażby tymi testami, unit testami pokrywać? Bo z jednej strony, jeżeli mamy jakieś funkcyjki, dajmy na to helpery, funkcje, które gdzieś tam są wykorzystywane w komponentach, no to fajnie, to możemy sobie potestować unit testami, wrzucamy jakieś argumenty do funkcji, mamy wynik, fajnie, śmiga. Natomiast jak to się ma do testowania właśnie samych komponentów, tutaj już nieco podejście się zmieniło na przestrzeni kilku dobrych lat, bo jak ja zaczynałem pisać testy na frontendzie, to były takie narzędzia jak Jasmine, Karma pod Angulara i to były takie kombajny, które zawsze się gdzieś tam wykrzeczały, wywalały, pisanie testów było bardzo mozolne. I testy wówczas wyglądały tak, że staraliśmy się nieco odwzorować te testy jednostkowe na komponenty, czyli na te części wizualne i to trochę było takie nie do końca, szczerze mówiąc, dobre. Z tego względu, że komponent tak ostatecznie jest jakimś fragmentem, który się wyświetli w przeglądarce, który zobaczył użytkownik. Więc ta koncepcja pisania testów się z czasem nieco zmieniała. Później wyglądała na taki sposób. Dajmy na to, że mamy komponent z jakimś licznikiem, dwa przyciski, plusik, minus, no i się licznik pojawia. I później testy były pisane w taki sposób, no i teraz też są, gdzie wnikamy trochę w implementację jakichś komponentów, co też nie do końca jest dobre. No bo z jednej strony, ok, jak ja kliknę przycisk plusa, to mnie jako użytkownika, bo teraz mamy bardzo takie nastawienie na użytkownika albo na osobę po prostu testującą. Czy mnie jako użytkownika interesuje tak na dobrą sprawę, co tam się pod spodem wydarzyło, jakie jakieś magiczne funkcje zostały przeprowadzone, czy ktoś tam korzysta z logarytmów, czy oblicza całki na dodawanie do tego licznika? No tak szczerze mówiąc, nie do końca. Więc tam można, powiedzmy sobie, wyłapać, na przykład jakaś klasa CSS-owa się gdzieś dodała w jakieś miejsce elementu, czy została jakaś funkcja wywołana, no to jest takie trochę bliżej tego, co użytkownik widzi i jak reaguje. No i narzędzia chociażby takie jak Enzyme bardzo fajnie się tutaj sprawdzają w świecie reaktowym, ale na ten świat test-driven front-end development, powiedzmy, bo różne są pojęcia pod to, skupię się teraz bardzo na tym, że mam przycisk plus, minus i zero na ekranie, tak?
I test taki pisany w dzisiejszych czasach, powiedzmy w React Testing Library, polega w taki sposób: klikam plus, a na ekranie powinienem widzieć jedynkę. I nie interesuje mnie to, jakie tam klasy są pod spodem, jak to zostało zaimplementowane, no bo muszę odwzorować zachowanie i działanie użytkownika. Więc tutaj testowanie, skupiamy się teraz bardzo na testowaniu po prostu interfejsu i zachowań, więc testy jednostkowe jak najbardziej tak, jeżeli faktycznie tam musimy sobie przetestować implementację jakiegoś fragmentu kodu, który potem zostanie, powiedzmy, wykorzystany w komponencie. Natomiast same komponenty sobie testujemy tak od strony użytkownika. Że wchodzi sobie taki pan, czy jakaś pani, powiedzmy, która będzie z naszej aplikacji korzystała i no i klikamy, tak? Robimy coś. No tak, no tak. No to ma chyba faktycznie najwięcej sensu, bo popraw mnie, jeśli źle myślę, ale no jakby cały czas... Na tym frontendzie tej logiki zbyt dużo nie ma. To cały czas jest za to odpowiedzialny backend, a front jest po prostu do jak najszybszego renderowania tego, co backend zwróci, nie? Tak, tak. Tego się powinniśmy właściwie trzymać, że front to powinien te dane z serwera odbierać, wysyłać, mieć jakieś informacje o stanie aplikacji. Żeby tutaj za bardzo też nie przekombinować oczywiście, tak? Więc skupiamy się tutaj na budowie interfejsów. Dokładnie, dokładnie. A jak skupiamy się na budowie interfejsu, mówisz, że wywodzisz się z backendu. Ja za każdym razem, jak próbowałem podejść do frontendu, to moje próby podejścia do frontendu kończyły się na tym, że za przeproszeniem moje aplikacje, jakiej bym biblioteki, jakiego frameworka bym nie użył, to wyglądały jak gówno. Bo jakby zmysłu takiego artystycznego kompletnie nie mam. I czy frontend developer musi mieć ten zmysł? Nie musi. Ja się teraz śmieję, bo ja mam tak samo. Ja jestem... takim antytalenciem plastycznym, jeżeli chodzi o tworzenie jakichś interfejsów. Natomiast ja akurat miałem dużo szczęścia, że pracuję w firmie, gdzie jest osobny dział UI i tam są designerzy, którzy tworzą to, jak ma wszystko wyglądać, a my to odwzorowujemy właśnie jako komponenty. Ale widzę też na przykład, że możemy nieco tutaj podzielić tych frontendów. Ja tak trochę dzielę na takiej zasadzie, że są ludzie, którzy lubią się ubabrać w CSS-ie i lubią stylowanie i lubią tam upiększać to wszystko i strasznie się jarają tą warstwą wizualną. Jest taka druga grupa, która lubi na przykład sobie posiedzieć trochę bardziej tam z tyłu, powiedzmy w Node.js-ie, pospinać jakieś rzeczy, dorobić jakiś stan aplikacji, różne dispatchery i tak dalej. Ja na przykład jestem w tej drugiej grupie. A nawiązuję do tego, ponieważ dużo osób się właśnie obawia, że na frontendzie trzeba mieć ten zmysł estetyczny, że trzeba ładnie to wszystko robić. No fajnie by było, tak? Jak się tworzy te aplikacje, no bo jeżeli jesteśmy osobą, która na przykład będzie się ubiegała na stanowisko w świecie IT, jeżeli tworzymy jakieś aplikacje i potem chcemy to na rekrutacji pokazać, no to musi jakoś wyglądać, tak? Bo my robimy frontend, czyli no, interfejs użytkownika. Natomiast potem już, jak pracujemy w dużych projektach, to szczerze mówiąc często się dostaje już te designy, albo jeżeli nie lubi się robić CSS-u, ja osobiście nie przepadam za bardzo za stylowanie, wolę sobie tam gdzieś pogrzebać w jakichś konfiguracjach, przy jakimś budowaniu apek i tak dalej, to każdy znajdzie, myślę, coś dla siebie w zależności od swoich upodobań. Okej. A czy dla takich nas właśnie, którzy są totalnymi antytalenciami, ale gdzieś tam czasem coś muszą zrobić, to czy są jakieś pomocy, jeśli chodzi o stylowanie aplikacji? Znaczy tak, no ja zawsze korzystam z kolegów z zespołu i się pytam, czy chcą to zadanie, jeżeli są zajęci. To tak na dobrą sprawę trochę zależy od projektu, co mamy wdrożone, tak? Możemy mieć czyste CSS-y, możemy mieć SAS-a, czasami się korzysta z
z gotowców, takie jak Material UI czy Chakra UI, którą ja ostatnio polecam. Bardzo dobrze mi się korzysta akurat z tego rozwiązania, czyli już gotowe komponenty, z których możemy korzystać. Albo Styled Components, czyli takie trochę połączenie właściwie SASa i pisania w JS-ie komponentów, no bo tak de facto komponenty możemy też stylować komponenty możemy też w czystym JavaScriptie, czyli tworzymy obiekt i tam property wartość. Co jest fajne i to na przykład polecam, jeżeli ktoś swoje na przykład biblioteki komponentów buduje, na przykład to jest jedno z takich lepszych podejść, jeżeli chodzi o tworzenie, ale opcji jest wiele. Nie wiem, ile ja teraz wymieniłem, ale jest powiedzmy z 6-7 różnych podejść. I tak na dobrą sprawę na początku projektu się wybiera jakieś jedno wiodące, z którego będziemy korzystać. Potem czasami się dochodzi do ściany i się doinstaluje jeszcze coś, jakiś wspomagacz przy konkretnym powiedzmy zadaniu, a czasami nie. Czasami lecimy na jednej konwencji do samego końca, więc akurat stylowanie i struktura plików to dla mnie są dwie takie rzeczy, gdzie najwięcej możemy napsuć w aplikacjach reactowych, bo naprawdę dużo tu możemy zrobić, jeżeli już mamy już trochę doświadczenia na polu bitwy w jakichś tam projektach, to wiemy mniej więcej jak to robić, a czasami po prostu musimy próbować, aż coś nam zacznie wychodzić, bo tu nie ma idealnego rozwiązania pod każdy projekt, akurat jeżeli chodzi o stylowanie. Zespół spróbuje na początku sobie wybrać, a potem zostajemy albo oramy, jak to się mówi. A to nie jest w ogóle tak, że często jak jest dłuższy jakiś projekt, to się jeszcze w międzyczasie okazuje, że jakiś standard się gdzieś może zmienił, że jakaś przeglądarka zaczęła coś inaczej implementować i będzie się to inaczej wyświetlać. Czy to właśnie jest to też, o czym powiedziałeś, o tych fundamentach Reacta, że wtedy jakby są komponenty, które ogarniają to, żeby mimo wszystko to po prostu zadziałało na wszystkich przeglądarkach? Aha. Tak, to o czym wspomniałeś, to było taką zmorą i parę lat temu jeszcze, jak się te apki frontendowe robiło, jak nie było odpowiednich narzędzi, które dbały o to, aby kod był w miarę odporny na działanie różnych przeglądarek, bo w tym momencie mamy Reacta, w którym nie musimy się zastanawiać, jak to będzie działało w konkretnej przeglądarce, to jest jedna rzecz. Natomiast potem musimy pamiętać, że te aplikacje frontendowe, czy piszemy w Reactie, Angularze, w Vue czy tak dalej, one przechodzą przez proces budowania i ten proces budowania polega na tym, żeby stworzyć takiego bundla JavaScriptowego, paczkę, która w zależności od konfiguracji to może być w wersji ES5, czyli wersji języka JavaScript sprzed lat, nie powiem teraz ilu, dajmy na to 10. Taka ciekawostka, logo JavaScriptu w tym tygodniu obchodzi dziesięciolecie, sam język jest starszy. Natomiast mamy taką paczkę, która i tak będzie działała w zdecydowanej większości przeglądarek internetowych. Tam te standardy możemy trochę zwiększać w tym pliku wyjściowym, bo te wszystkie nasze pliki źródłowe się minimalizuje, potem do jednego takiego wora się wrzuca i na serwer, na jakiegoś CDN-a. Natomiast my możemy sobie pisać w tych nowych technologiach, wrzucać jakieś nowe smaczki i tak dalej, i tak dalej. To jest akurat fajne, a przerzucamy wtedy ten ciężar dostosowania do przeglądarek na inne narzędzia, więc bardzo często nie musimy się już ograniczać tak jak kiedyś, że musimy poczekać 2 lata, żeby skorzystać z jakiegoś feature'u, bo to nie będzie wspierane w jakiejś przeglądarce. Okej, to fajnie, że to już faktycznie zostało ogarnięte, ale jak tak trochę też się zacząłem zastanawiać, jak mówisz, że nieraz to jest tak, że trzeba próbować, aż w końcu coś tam zacznie wychodzić i że nieraz jest tak i może być tak, że zaczynasz w czymś innym, a kończysz w czymś zupełnie odmiennym od tego, to czy są stosowane w Reakcie w ogóle jakieś wzorce? Mówi się o jakichś wzorcach albo antywzorcach, coś co na pewno nie powinno być używane, albo coś co zdecydowanie w każdym projekcie albo w większości projektów powinno być wykorzystywane? Tak, jest kilka takich dobrych praktyk już właśnie wypracowanych przez z jednej strony
programistów, którzy mieli doświadczenie w pracy z Reactem, a z drugiej strony też przez sam zespół tworzący Reacta, więc parę takich rzeczy to chociażby korzystanie z kompozycji zamiast z dziedziczenia, no bo przepraszam, w samym Reakcie jak najbardziej można korzystać z dziedziczenia, jeżeli piszemy sobie tam klasowo, natomiast nie ma takiego przypadku, gdzie potrzebowalibyśmy jakiś komponent mieć klasę, powiedzmy, jeżeli napiszemy to klasowo, mamy jeden komponent i teraz chcemy zrobić komponent podobny, tak, dziedziczymy po tej klasie, natomiast on się będzie różnił jakimś drobnym elementem, bo w programowaniu obiektowym to miałoby jak najbardziej sens, zrobić sobie dziedziczenie, przeciążyć jakąś metodę i tak dalej. Natomiast tutaj właściwie znowu musimy wrócić do tego, że my będziemy głównie się skupiali na renderowaniu interfejsu, więc stosujemy bardziej kompozycję, czyli na zasadzie przyjdzie z jakimś batonem, on, żeby miał różne warianty, nie tworzymy tych dodatkowych klas, tylko chociażby po prostu przez propsy, czyli argumenty przekazywane do komponentu, ustawiamy warunki, że jak dostaniesz takiego propsa, to działa to tak i tak dalej, i tak dalej. Więc zamiast powiedzmy też dziedziczenia mamy specjalny props children, do którego możemy, dzięki któremu możemy wrzucić inne komponenty do, powiedzmy, środka, więc możemy sobie jakieś layouty tworzyć, strony, i tak dalej, dość sporo zdziałać. A innym takim już długo wykorzystywanym wzorcem są komponenty wyższego rzędu, więc możemy tutaj trochę się pokusić o taką definicję, że to jest dekorator dla naszego komponentu, gdzie mamy komponent A, ubieramy go jakimś komponentem B, więc komponent A zachowuje się tak samo, ale dostaje na przykład jakąś nową metodę, czy jakiegoś nowego propsa, który już ma wartość obliczoną. No z takich wzorców jeszcze jest compound component, gdzie możemy sobie zrobić kilka wersji danego komponentu, czyli na przykład menu nawigacyjne, które będzie podobne, lecz będzie się różnić na desktopie, a na mobilce. Więc możemy też sobie tak pogrupować te komponenty, tak powiedzmy domenowo i potem korzystać z tego w odpowiedni sposób. Render props też jest ciekawym takim wzorcem do ewentualnej zmiany wyrenderowanego komponentu. Często się korzysta, gdy domyślne zachowanie się, powiedzmy, nie sprawdzi. Mamy, powiedzmy, router, wchodzimy na jakąś ścieżkę, tam powinien się pojawić komponent A, ale tylko w tym jednym przypadku dla danego routera chcemy coś dorzucić, a nie ma sensu pisanie nowego komponentu, no to możemy sobie to zmodyfikować. Także no to są takie dość popularne. No, hooki też weszły w wersji Reacta 16 jako coś, z czego się korzysta już teraz na co dzień. Nowsze wersje Reacta, jak się stawia ten boilerplate cały, no to już tam są hooki. Praktycznie z klas się teraz nie korzysta, więc też własne hooki, tak? To jest, można powiedzieć, pewien wzorzec, który teraz nam ułatwia działanie i tworzenie większych apek. Tak. Okej, okay, takich... okay. No to jest tego trochę faktycznie. Ale to, bo tak jak mówisz, że to się... No właśnie, bo tak naprawdę wszystkie frameworki, wszystkie biblioteki te frontendowe w świecie programowania są dosyć nowe, są dosyć świeże. Mam wrażenie, że cały czas uczymy się tego, jak z nich korzystać, pomimo tego, że są tam jakieś guideliny od programistów, którzy to tworzyli. Natomiast też zwykle bywa tak, że twórca swoje, a potem jakby duże aplikacje, świat weryfikuje, że można by było to zrobić troszeczkę inaczej. I sam mówisz właśnie, że to teraz wykorzystuje się jakieś dobre praktyki, które zostały już przekazane przez tych starszych kolegów. Tak, tak. To w jaki sposób tak naprawdę, albo co powinien młody adept Reacta, czego powinien unikać? Jakie mogą być takie najczęstsze błędy na samym początku, które mogą gdzieś tam popsuć potem dalszą ścieżkę?
Tak. Najczęstszym błędem to jest brak komunikacji. Na zasadzie dużo osób, zwłaszcza początkujących, widzę, że ma albo nowych w zespole, ma powiedzmy już wykreowane jakieś tam sposoby pisania tego kodu i chodzi o to, żeby jak najszybciej po prostu zbierać feedback. Takie osoby jak najszybciej powinny zbierać feedback od osób bardziej doświadczonych. Jednocześnie też starać się podważać ich opinie, jeżeli faktycznie uznają to za stosowne. Z tego względu, że w świecie IT też mamy często osoby, które są w wiele projektów już zrealizowały i mają spore doświadczenie, ale czasami też po prostu nie do końca przyswajają tą wiedzę aktualną, która jest teraz powiedzmy na rynku. Więc czasami może być takie zderzenie, tak? Bo chodzi mi o to, żeby jak najszybciej pójść po jakiś feedback odnośnie swojego kodu i tam ta osoba na pewno dostanie, czy w code review dostanie informację, co można by było usprawnić. Tutaj mówię, że no widziałem często takie rzeczy, że osoba początkująca, oczywiście trzeba trochę czasu takiej osobie dać, żeby się wdrożyła i tak dalej, więc siedzi sobie tydzień, dwa, trzy, czy ileś, tworzy ten swój kodzik, no i potem tworzy pull requestę, no i się okazuje, że trzy czwarte jest do przeorania, tak? Taki pierwszy tip po prostu jak najszybciej, jeżeli czegoś się nie wie, to pytać, no bo faktycznie jest w internecie, źródeł jest masa, nie wszystkie są aktualne, i nie wszędzie też jest po prostu na pytanie, które się zadaje w necie, nie zawsze ono jest dobrze osadzone w kontekście, który akurat nam jest potrzebny. Więc tutaj najbardziej wartościowe, jeżeli pracujemy już w jakimś zespole, to po prostu pingać znajomych z zespołu, tak? Kolegów z zespołu i koleżanki. I co? I czytać dokumentację. Dużo osób czyta po prostu wyrywkowo dokumentację i no i potem są problemy. No tak, to na pewno. A nie ma czegoś takiego i nie boisz się właśnie, jak mówisz o tym, żeby kwestionować tych seniorów. Nie boisz się tego, że wiesz, że senior ma swoją wizję projektu, jego kod jest tylko jego i nie przyjmie tego. Znaczy, no to jest wiadomo, to taki stereotyp trochę, nie? Znaczy ja się nie boję, no bo ja jestem trochę na innej na co dzień. Tak. Jestem trochę w innej pozycji sytuacji, ale też po prostu to jest tak. Można po prostu dużo, jak zawsze można dużo, dużo się nauczyć w pracy zespołowej z innymi osobami, bardziej doświadczonymi. I tutaj tego nie będę w ogóle podważał. Podważać jedynie czasami można, jeżeli powiedzmy inaczej, żeby zrobić code review i komuś dać feedback, no to osoba, która pracuje też w projekcie, no musi na to poświęcić czas, tak? Ten czas często może być przerywany jakimiś tam pingnięciami, powiadomieniami i tak dalej, i tak dalej. I tutaj mówię o takich sytuacjach, że czasami ktoś po prostu wrzuci sugestię, na przykład też do kodu, tak? No i ta sugestia jest no z czapy, nie? Bo no jak robimy code review, no to czytamy często czyjś kod, nie do końca też znamy ten kontekst, czy znamy powiedzmy wymagania, które były w jakimś zadaniu opisane i tam po prostu może się też pojawić błędna wskazówka. Więc jeżeli będziemy tam ślepo sobie szli za tym, to no więcej sobie problemów zrobimy, bo potem wrzucimy ten kodzik i na koniec dostaniemy reprymendę, tak? Czemu coś takiego zrobiłeś? No bo ten mi powiedział, a starszy kolega powie, no to co, nie masz swojego zdania? Dzisiaj ci nie kazałem tego robić. No tak, senior na pewno się nie przyzna, że coś źle podpowiedział. Oczywiście, nie no. Tak, wiadomo, ale wiesz co, ja w ogóle jestem... Coraz częściej jestem, zastanawiam się, czy code review ma faktycznie sens i w jakich granicach, i w jakich sytuacjach, bo mam wrażenie, że nie w każdym projekcie, nie w każdej sytuacji, nie w każdym zespole to się na pewno będzie sprawdzać.
Bo tak jak mówisz, czasami dostajesz się, wiesz, do review blok iluś set linii i nawet nie wiesz, wiesz, nawet nie wiesz, w którym miejscu się podczepić ewentualnie, a nie spędzisz teraz 2 godzin na tym, żeby przeglądać ten kod, nie? No tak, więc idealnie by było po prostu mieć codziennie trochę czasu tylko wyjętego, żeby code review na przykład zrobić, to wtedy każdy mógłby na tym skorzystać. Natomiast no różnie z tym bywa. Tu są spotkania, tutaj też trzeba swoje rzeczy dowozić, tu coś trzeba poprawić w kodzie, odpisać maila, więc oczywiście, znaczy dla mnie code review jest mega, mega ważny, zwłaszcza jak wchodzę do nowych projektów, które już sobie istnieją. Nie zawsze mam to możliwość, że mamy Greenfield Project. Czasami jest już jakiś zbudowany. No to wtedy ja na przykład bardzo dużo mogę się nauczyć o działaniu jakichś tam elementów. No to wtedy jak najbardziej. Ale czasami faktycznie są takie code review, gdzie no nie wiem, no przesuwamy o 10 pikseli położenie jakiegoś elementu na ekranie, żeby to dalej przeszło na środowisko, no to ktoś musi za to zaaprobować, czyli poświęcić swój czas. Więc wydaje mi się, że to jest istotne, ale faktycznie czasami są takie sytuacje, że można by było po prostu nie angażować czegoś czasu, To jakichś chyba tak takich naprawdę szczególnych. też zależy od specyfiki danej firmy, bo tak jak ja u siebie widzę, gdzie pracuję zawsze z tym samym zespołem, jesteśmy zgrani, mamy wspólną wizję tego, jak to ma wyglądać, to mam wrażenie, że czasami to code review gdzieś tam może uratować, bo zamiast jakiegoś pair programming na przykład, gdzie ktoś mógłby wcześniej jakiś błąd zauważyć, tak tutaj przy code review można zobaczyć jakiś brak. Ale z drugiej strony, tak jak też kiedyś wcześniej pracowałem w takiej firmie bardziej konsultingowej, że co 4-5 miesięcy zmieniałem ten projekt i trafiałem do nowego zespołu. No to wtedy faktycznie do nowego zespołu, jak się przychodzi, to warto spojrzeć na ten swój kod, żeby wiedzieć chociażby, jakie są gdzieś tam jakieś praktyki, które zespół przyjął, nie? Bo to różnie może wyglądać od projektu do projektu. Dobra. Jedna z takich ostatnich rzeczy, o którą się chciałem zapytać, albo przedostatnia rzecz właściwie, jest coś takiego jak Next.js. I mam wrażenie, że właśnie framework taki do pełnej budowy aplikacji internetowej, jeśli dobrze to rozumiem. Czy to jest tak, że Next jest zarówno do frontendu, jak i do backendu w JavaScriptie? To jest bardzo ciekawe rozwiązanie, bo to jest taka trochę hybryda. Ale tak, możemy z nim robić i frontend, i backend. Tyle, że sam backend może niekoniecznie to jest idealne rozwiązanie, ponieważ są powiedzmy szybsze rzeczy pod to. Jeżeli chcemy sobie robić jakieś mikroserwisy czy API, to możemy skorzystać z innych rozwiązań, ale można jak najbardziej w Nextie. On został stworzony do zapewnienia. Dużym problemem przy aplikacjach internetowych było chociażby pozycjonowanie. Więc jak my sobie pobieramy dane z jakichś stron, my mieliśmy to kiedyś taki projekt parę lat temu, 5 lat temu chyba. Pobieraliśmy dane z bazy, wstawialiśmy do aplikacji, akurat wtedy w Angularze. No i tam w połowie projektu klient powiedział, że to ma się dobrze pozycjonować. No i to było duże wyzwanie, co my teraz z tym zrobimy. Ponieważ no, aplikacje te internetowe pisane w Angularze, w Reakcie, one dynamicznie po załadowaniu się pliku index.js dopiero nam generują po prostu content w przeglądarce. Natomiast statycznie nic tam nie jest wypluwane. Więc Next.js między innymi rozwiązuje ten problem. I to jest też trochę, on się wpisuje w tą taką koncepcję Jamstacku, gdzie trochę niektóre aplikacje internetowe nie są już pisane w taki sposób, że jest klient na froncie, jest powiedzmy serwer, baza danych i tak dalej. Tylko niektóre apki za pomocą Next.js-a tworzymy w taki sposób, że mamy gdzieś bazę danych, czy jakiś headless CMS. W trakcie budowania w ogóle projektu pobieramy dane odpowiednie, wstawiamy w te strony, robimy taki snapshot z wygenerowanych HTML, CSS i wrzucamy na serwer, czy powiedzmy.
CDN-a, więc wtedy można sobie wyobrazić, że taki użytkownik końcowy, który korzysta z naszej apki, ten właściwie korzysta już ze statycznych stron, ze statycznych plików, więc to po prostu działa jak szalone, że tak powiem. No super szybko, bo tam nie ma żadnego pod spodem serwera, który miałby to wyrenderować. Ale można, jak zrobić Next.js daje też taką furtkę, że jeżeli byśmy chcieli, to możemy na każdy po prostu request, który nam przychodzi do przeglądarki, odpytać wtedy powiedzmy bazę, czy jakiś mikroserwis, coś tam porobić od tyłu, bo to już się dzieje po stronie serwera, czyli tam Node.js za to odpowiada. I potem odpowiedź zebrać, przekazać jako propsy do Reacta i React to wyświetli. Więc wtedy mamy takie połączenie wtedy Reacta na froncie i Node'a na backendzie, więc można to mniej więcej też tak ogarniać. No i dzięki temu, tak? Dzięki temu mamy większość materiału statycznie zaserwowaną, więc przeglądarki, znaczy bardziej roboty wyszukiwarek będą to ładnie indeksować, a z drugiej strony mamy tą dynamiczność danych, która zapewnia nam normalna aplikacja. Tak. Nieźle, fajnie. Tak. Wtedy jak najbardziej szybko, wtedy po prostu React sobie działa i operuje na wszystkich elementach. Także opcji jest dużo. Ja ostatnio chyba 3 albo 4 projekty komercyjne właśnie tworzę z wykorzystaniem Next.js-a i po prostu świetnie to rozwiązanie się sprawdza również na produkcji. Fajnie, fajnie. No to ostatnie pytanie z mojej strony. Jak w ogóle teraz wygląda rynek frontendowy? Czy to nie jest tak, że wszyscy, bo ja siedząc po tej drugiej stronie i próbując też namawiać ludzi do tego, żeby szli w backend, zawsze mówię trochę tak, żeby nie pchali się w ten frontend, bo tam już w ogóle mało miejsca jest, że to już trochę wygląda jak taki chiński pociąg, który przyjeżdża na stację i tam już czeka, wiesz, na twoje miejsce czeka 50 innych Chińczyków, czy właśnie 50 innych innych frontendowców. Czy tak jest? Czy jednak jest tam trochę tego miejsca? Znaczy, jakbyśmy wpisali gdzieś, poszukali stanowisk na frontend deweloperów, to oczywiście one cały czas są. Tyle, że na pewno tutaj można zaobserwować, że nie jest tak łatwo już dostać, powiedzmy, pracę jako frontend developer. Na takiej zasadzie, że wymagania z czasem z roku na rok po prostu idą do góry, bo jak to firmy IT, one oczywiście najpierw wolałyby zatrudnić seniora, no bo senior teoretycznie szybciej wejdzie w projekt i zacznie pracować, jak nie to mida, jak nie to juniora. Jeżeli byśmy się skupili na juniorach chociażby, to na przestrzeni kilku dosłownie lat kiedyś wystarczyło znać JavaScript dość dobrze, HTML, CSS, być tym takim PSD ninja, także potrafimy też te szablony ciąć. No już mogliśmy się załapać na frontend developera, no i w niektórych agencjach, powiedzmy, marketingowych czy takich internetowych, to może jeszcze wystarczy. Natomiast w czasach dzisiejszych, powiedzmy w tym roku, 2021, no już pracodawcy chcą na przykład, żeby znać Reacta, albo Angulara, albo Vue przynajmniej, żeby mieć zrealizowane jakieś projekty w portfolio programistycznym, żeby się wykazywać ogólnie wiedzą, jak działają aplikacje internetowe, jak przeglądarki się zachowują i tak dalej. No więcej takiej rzeczy, wiedzy usystematyzowanej jest potrzebnych. No i, a wcale bym się nie zdziwił, na przykład, jeżeli by za rok, dwa TypeScript był jeszcze takim must have, który musisz mieć opanowane, żeby w ogóle myśleć o pozycji frontend developera. Więc tutaj się sporo zmienia. Bo sam język i technologia się szybko zmienia, też z tego względu. Natomiast miejsca są jak najbardziej na rynku. Zwłaszcza myślę, że zobaczymy to w pierwszym kwartale następnego roku. Raczej coraz więcej ofert się znowu będzie pojawiało na froncie.
No właśnie, to jest chyba mimo wszystko gdzieś tam znak tego czasu. Ja pamiętam, jak pierwszą robotę zdobywałem w dotnecie w C-Sharpie, to nie miałem absolutnie zielonego pojęcia na temat dotnetu ani C-Sharpa. Miałem jakieś tam pojęcie w backend developmencie i po prostu zostałem przyjęty, żeby się nauczyć tego. I wielu moich znajomych na studiach już te x lat temu podobnie zaczynało, więc troszeczkę to było inaczej. Teraz już faktycznie wymaga się od tych juniorów sporo tej wiedzy w porównaniu do tego, co my musieliśmy umieć do naszej pierwszej pracy. No ale no to w takiej sytuacji po prostu trzeba wiedzieć, gdzie szukać. Też dostęp do informacji jest dużo większy, tak? Bo jak my zaczynaliśmy, to też nie było ani takich dokumentacji, ani takich community. Nie wiem, czy Stack Overflow już był, kiedy my zaczynaliśmy studia. Pewnie był, ale może jeszcze się o nim... Nie, no chyba od samego początku się dużo mówiło o Stack Overflow. Natomiast nie było. Nie było tych informacji aż tak dużo, ile jest teraz. Więc faktycznie po prostu trzeba wybrać te najlepsze źródła do nauki i być dobrej myśli, bo zarówno po szkole dotneta, jak i po szkole Reacta domyślam się, że są już juniorzy, którzy pracują z sukcesami, co? Tak. Mamy sporo naszych absolwentów już pracuje w branży IT. Część nawet już zmieniła pracę. Na zasadzie, no wiadomo, dla tych osób najtrudniej zawsze dostać się do IT, to jest taki no, dość spory krok, natomiast zdarzało się, że ta pierwsza praca im do końca nie odpowiadała albo była za mało rozwojowa, więc już może nie tyle powiem, co zaczęli wybrzydzać, ale no już po prostu widzieli, że za tą samą powiedzmy pracę powiedzmy, za lepsze pieniądze mogą gdzieś indziej pracować w pracy bardziej rozwojowej. Także no jak najbardziej mamy już absolwentów pracujących w IT już w niejednej w sumie firmie. Super, super. No a i właśnie, ja na samym początku, jeszcze zanim się połączyliśmy, wspominałem moim słuchaczom, że będziemy mieli pewną niespodziankę. Natomiast to też trzeba od razu podkreślić, że ta niespodzianka, z tej niespodzianki trzeba będzie dosyć szybko skorzystać. Możesz powiedzieć coś więcej w takim? Tak, bo aktualnie trwa jeszcze nabór do szkoły Reacta. Jest to taki program, w którym od samych podstaw aż po zagadnienia zaawansowane przez 15 tygodni ja przygotowuję kandydatów. Ten program wygląda w taki sposób, że mamy lekcje wideo, ale też mamy lekcje związane z pisaniem CV, jak tworzyć programistycznego LinkedIna, jak przygotować się do rozmowy rekrutacyjnej, technicznej i nietechnicznej. Mamy też spotkania na Zoomie, na żywo, gdzie omawiamy aktualne tematy oraz to, co się dzieje na rynku, plus są dodatkowe szkolenia, powiedzmy z REST API, z Gita, z GitFlow. No i dość sporo. Z tego programu skorzystało do tej pory 240 kilka osób i trochę spontanicznie, bo w tym roku już nie miało być edycji, ale jednak stwierdziliśmy, że będzie jeszcze nabór, który się zamyka w środę 6 października o 23:59, więc już czasu właściwie za dużo nie zostało, więc jeżeli planujecie swoją karierę jako frontend developer, to myślę, że szkoła Reacta może Wam przypaść do gustu. Tak, ja tylko powiem, że w takiej sytuacji, przez to, że się tutaj spotykamy w podcaście, przez to, że się z Patrykiem już dosyć dobrze znamy, to kiedy będziecie zamawiać i mam nadzieję, że tak się stanie, koniecznie w koszyku wpiszcie w miejscu na kod zniżkowy, kod promocyjny szkoła.net'a, to pewna drobna magia się zadzieje. Tak, polecam. Tak, zdecydowanie tak. Także polecamy wszystkim, którzy myślą nie tylko tak naprawdę o tym, żeby przejść, znaczy żeby zostać frontend developerem, ale jeżeli ktoś już siedzi w backendzie, a chciałby spróbować
przejść na full stacka, to myślę, że to też zawsze miałem wrażenie, że ten .NET i React wbrew pozorom się lubią. Że to może być ciekawe połączenie, bo tak sam z siebie, jak przeglądałem dużo różnych źródeł, to właśnie dla dotnetowców ten React bardzo często jest polecany. Także polecam szkołę Reacta zdecydowanie, a tobie, Patryk, bardzo dziękuję. Bardzo dziękuję ci za przekazanie mi trochę informacji na temat tego, trochę przybliżenie tego, jak wygląda ten świat frontendu, dla mnie wciąż niezrozumiały, wciąż dosyć zawiły i wciąż trochę przerażający, ale chyba bardziej przez to stylowanie niż przez samo programowanie, więc może coraz chętniej będę się ku temu skłaniał. I no co, i do zobaczenia pewnie gdzieś kiedyś. Myślę, że jeszcze się nasze drogi skrzyżują. Okej, dzięki wielkie i do zobaczenia, do usłyszenia następnym razem. Mam nadzieję, że dzisiejszy odcinek przypadł ci do gustu. Będę super wdzięczny, jeśli podzielisz się swoimi przemyśleniami na YouTube, jeśli właśnie mnie oglądasz, albo w mailu wysłanym na adres kajetan@szkoła.net.pl. Pamiętaj, że podcast Backend na Froncie jest wypuszczany co drugi wtorek o godzinie 11, więc spokojnie możesz zapisać sobie to jako wydarzenie w kalendarzu. Ale zdecydowanie prościej będzie, jeśli zasubskrybujesz go w iTunes, Spotify, YouTube, czy gdziekolwiek właśnie mnie słuchasz. Dodatkowo będę super wdzięczny, jeśli chcesz wystawić mi ocenę w katalogu iTunes. Zachęcam również do śledzenia innych moich poczynań w sieci poprzez obserwowanie fanpage'a szkoła.net na Facebooku, a także profilu Kajetan Duszyński na Instagramie. A teraz już się z tobą żegnam i słyszymy się za 2 tygodnie. Cześć!